Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 40. odcinku naszej przygody z Assassin's Creed Odyssey. No i jesteśmy cały czas w tym ufortyfikowanym kamieniołomie marmuru, ale ja już sobie wszystko tutaj przygotowałem, jak widzicie. Zabiliśmy kapitanów, spaliliśmy zapasy wojenne, uwolniliśmy więźniów. Jeszcze mamy jeden skarb tylko do znalezienia, który właśnie mamy zaznaczony na mapce. No to zjedziemy sobie po linie, ogarniemy sobie ten ostatni skarb, no i tą lokację będzie można uznać za zakończoną. No, dawaj, zabieramy skarb. No i cyk. Możemy już stąd ruszać. Dobra, wejdźmy sobie teraz na mapkę. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy, co tutaj jeszcze jest do roboty. Czyli to już mamy załatwione. Teraz tak, tutaj są jakieś zadanka. To w sumie nieważne, tutaj mamy to. Aha, dobra, tu mamy jeszcze jakieś nieodkryte miejsca. I tutaj z góry, z tego kamieniołomu, widzieliśmy, że tutaj też jest sporo przeciwników. No to dobra, obieramy sobie ten punkt. No i jedziemy. A, dobra, jeszcze jedną rzecz zrobię, czyli spłacę swoje zlecenie. Tak jest, tak żeby nikt nam już tutaj nie przeszkadzał. A tutaj jeszcze mamy jakiś niezbadany teren, tak więc zobaczmy, co to jest. A, to jest chyba dom przywódcy. No i tutaj magazyn rzeźbiarza. No mamy sporą ilość przeciwników. Tak więc dwa skarby i spalić zapasy wojenne. Dobra, no najlepiej byłoby to zrobić właśnie z góry. Ale tutaj żadnego wejścia do środka nie ma. Kurczę, no będzie ciężko. Będzie ciężko bez otwarcia walki. No ale może tych dwóch tutaj zabijemy. Zobaczmy. O kurde, jeszcze najemnik się pokazał. No dobra. No to jazda. Lecimy. Okay. Dobra, wszyscy chyba wiedzą, że tu jesteśmy, ale to są wszyscy zwykli przeciwnicy, więc myślę, że problemu nie będziemy mieli z ich pokonaniem. Okej, okay, już jesteśmy w środku. Trzeba. Albo dawaj szybko skarb, tak jest, dobra, skarb wzięty. A nie, chyba jednak się nie udało. Tam milisekunda została w takim razie. Tak jest. Dawaj tego zleceniodawcę. Okej, podszedł najemnik, ale zleceniodawca zabity, tak więc najemnik też już nie ma od kogo dostać zapłaty, tak więc już raczej nie będzie nami zainteresowany. Dobra, to chyba powoli wszyscy, tak więc już zajmiemy się skarbami. Pierwszy skarb, do drugiego wrócimy. Okej, no i zapasy do spalenia. Dobra. Czyli tą lokację też mamy już zaliczoną. Możemy ruszać dalej. Ok, wróćmy do mapki i sprawdźmy sobie kolejny punkt, czyli tutaj mamy Kowala. Port Paros. Aha, tutaj jest jakieś jeszcze kolejne nieodkryte miejsce i punkt synchronizacji. Dobra, to udamy się teraz w tym kierunku, czyli 140 metrów w tamtą stronę. Dobra, tutaj chyba nikt mnie już nie będzie atakował. Okej, okay, tak więc możemy sobie już bez problemu przejść dalej. Strażnica Ateny. Dobra, co to jest za miejsce?
Aha, ta świątynia Ateny, w której jest jeden skarb. I to pewnie będzie ten skarb. Okej. Lokacja zaliczona, a pewnie na szczycie będzie punkt obserwacyjny. Tutaj, tak mi się wydaje. Tak czy nie? A jednak nie. Dobra, to jeszcze raz sobie sprawdźmy. Tutaj, więc niedaleko. A, tu, dobra. Dobra, tego chyba trzeba będzie pokonać. Pięknie, pojedynczy przeciwnik nigdy nie stanowi problemu. Dobra, czyli teraz synchronizacja. No to zobaczmy sobie widoczki z tego miejsca. Więc no, portowe miasteczko ze świątynią Ateny. Strażnicą, strażnicą, tak jest. No dobra, czy to wszystko? A nie, jeszcze mamy kilka nieodkrytych miejsc. No dobra, jeszcze sobie ogarniemy te dwa miejsca i to będzie wszystko już w tym obszarze, na tej wyspie. Dobra, 200 metrów przed nami. No tutaj nas nie było, tak więc sobie razem jeszcze popodróżujemy. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. No, zwykłe miasteczko, są cywile, rozmawiają ze sobą, jakieś ognisko się pali. A to jest obóz wojskowy Terra Menesa. Dobra, zobaczmy, co tam w środku u nich się dzieje. Już jakieś straże są ogarnięte. Dobra, czyli co my tutaj mamy zrobić? A, dwa skarby tylko są do znalezienia. Dobra, tutaj dużo z nich śpi, więc trzeba to wykorzystać. Dobra, pięknie powybijani. Tutaj jeszcze mamy kapitana. Oj kurde, to nie to. Dobra. Pięknie. Dobra, okej. Okay. Nowe zadanie, potrzebuje bohatera. Co to jest? Porozmawiać ze spartańskim dowódcą. Aha, to niedaleko stąd jest to zadanie. Dobra, mamy pierwszy skarb, drugi jest też niedaleko. A, jeszcze żyje. No, nie fajnie jest się tak obudzić z kosą między żebrach. Dobra, czyli to zaliczone. Okej, okay, mamy jeszcze to zadanie. Tutaj, porozmawiaj ze spartańskim dowódcą. Potrzebuje bohatera wyspa Paros, być może jako część swojej Odysei, a może po prostu dlatego, że akurat był w morderczym nastroju. W każdym razie Alexios nieświadomie wykonał zlecenie. Pozostało tylko odebranie zapłaty. Co ty gadasz? No to fajnie. No to nieświadomy Alexios wykonał zadanie, teraz pójdziemy po odbiór nagrody. No i zostanie nam jeszcze ostatnie niezbadane miejsce. I będzie można chyba cisnąć już z tej wyspy, dalej eksplorować ten świat.
O, to jakieś zadanka, to sobie je możemy ominąć. Dawaj, odbieramy nagrodę. Commander, how can I serve Sparta today? You, Mystios, you're the one who won the battle for Megaris, for us Spartans. Your army needed a champion, and I responded. Easy. Thanks to you, Athenian efforts are fractured in this area, and my regiment is finally ready to strike. What do you need? A certain Athenian commander is all that stands in our way to victory. You want me to kill the Athenian commander? His blood should stain the earth. You haven't heard? That's already been taken care of. By me. Good. Take this. You earned it. Doesn't look like this life is offering you much. But another awaits aboard my ship. Sail with me. We need someone like you. I knew this post wouldn't be easy, but lately it's been unbearable. I'll join you. No i dobra, zyskaliśmy nowego przybocznego. Tak więc bardzo fajnie. Dobra, wracamy do mapy, wracamy do tego ostatniego punktu. No i tak, na tej wyspie wszystko będzie ogarnięte. Dobra. Czyli 266 metrów stąd. No to dobra, widzimy się już na miejscu. No i już docieramy. Mykeński Akropol. Aha! Mamy tutaj zwierzęta, samce alfa. A tam coś się jeszcze dzieje. Jaki skarb jest do ogarnięcia. Dobra, czyli no tutaj wystarczy tylko to zwierzę alfa zabić. Dobra, no i cyk, załatwione. Ale właśnie, oni mogą tutaj mieć jakiś skarb, te wilki. Są wykończone. Jeszcze weźmiemy sobie Ikarosa, ale Ikaros chyba nic tutaj nie ma do znalezienia. Tam jeszcze jakieś skarby, coś tam jest, ale to już nie jest żadne miejsce do ogarnięcia, nie? Tutaj już nic więcej nie ma. No dobrze. Czyli co? Czyli teraz możemy wrócić do Barnabasa z informacjami na temat Ledy. Szybka podróż, której nie możemy użyć, ale mamy tutaj jeszcze wyspę Atol. Jedno nieodkryte miejsce. Dobra, to może zrobimy tak, że idziemy na statek, pogadamy z Barnabasem, nie wiem, czy zakończymy już tą legendę. No i dobra, widzimy się na statku. No i cyk, jesteśmy, no to porozmawiajmy. Aha, dobra, najpierw tak. Porozmawiajmy z Barnabasem. About my leader, do you have any news? In the cave I found a man. I took these spices from him. Ah, my leader. Do you think the man you found was a cyclops? Then he concocted an elixir from these spices and helped him to grow a second eye? That's exactly what happened. Leader saved the cyclops' life with magic spices. She did! We should be careful not to use those spices. Who knows how many eyes we'd grow? I found this Avlos on a siren, if you could call her that. An Avlos? My wife always loved these. I bet she learned to play it alongside the sirens as they sung men to their deaths. Just like her. I'll bet the sirens and Leda were good friends. She was so mesmerizing. Her song always worked on me. If Leda is alive, I'll find her. No dobra, czyli to jeszcze nie jest koniec tego zadania. Czy jest? Tutaj jeszcze mam wrócić do niego? About my leader, do you have any news? Hmm.
Dobra, do końca teraz nie wiem, dlaczego nie mogę w drugiej wizji Leda z Wiedźmą piły wino na Paros. Aha. No dobra, no to jeszcze na ten atol się wybierzemy. Dobra, no to jeszcze tylko zaznaczę sobie to miejsce, żeby było wiadomo, gdzie będziemy płynąć. No kawałek, niby na mapce tak niedaleko, ale jednak kawałeczek trzeba tam podpłynąć. Dobra, no to lecimy. Czyli to już ogarnięte. No już widzę, tam jakieś zwierzątka nas będą witały. Na tej wyspie dziki. I to chyba będzie pierwszy obszar. A, jesteśmy blisko celu. No. Dobra, jest. Odszukaj wiedźmę z wizji Barnabasa. Dobra. Czyli to sobie zaraz ogarniemy. Dobra, czyli co jest naszym pierwszym punktem? A to są świnki. Grobowiec Alkaiosa. Znajdź starożytną stelę. No dobra, no to wbijamy. I znajdźmy ją. Tak więc jeden punkt umiejętności sobie ogarniemy. Dobra, czyli co? Pochodnia w dłoń. I idziemy na zwiedzanie tego grobowca. Aha, czyli tutaj już pusto. Czy tą ścianę można rozwalić? Nie można. Ale tą można. Dobra, idziemy dalej. O, już jakieś węże. O kurde. O, węże, skurczybyki, dużo obrażeń zadają. Dobra, jeszcze raz pochodnia. No i zwiedzamy. O, tam można sobie przejść. A tu kolejny wąż. Dobra. No to w takim razie jeszcze zobaczmy sobie z drugiej strony, czy coś tutaj się dzieje. Okej, to możemy przesunąć. Tutaj jakiś skarb, jakieś rzeczy do znalezienia. A, i tu jest też ta stella. Dobra, czyli jesteśmy w dobrym miejscu. Jeszcze jakieś drachmy. Dobra, czyli to mamy ogarnięte. Jeszcze sprawdźmy, co tam z drugiej strony się dzieje. Czy tutaj jeszcze będą jakieś skarby? Skubany. O kurde, co ty gadasz? Ty, prawie padłem. Dawaj, leczymy się. Dobra, no trzeba być szybszym niż te węże. No, a nie zawsze to się udaje. No, jeszcze jakiś skarb mamy. Płaszcz tropiciela. I tutaj jeszcze są drzwi, przez które można przejść. Co tutaj się dzieje? Tam nie ma nic. Kolejny wąż. Aha, i to tyle. Tak jest, dobra, no to możemy już wychodzić na powierzchnię. Tak więc wracamy do naszej głównej broni. Okej, no to idziemy szukać tej całej Ledy. No, jestem bardzo ciekaw, kto to będzie. Jakaś wiedźma. No, już zbliżamy się do niej. Uwaga. These pigs look hungry. Kurde, co tutaj się dzieje w ogóle?
Okej, okay, sporo skóry dostaliśmy, to elegancko. Jest też lwica, ale nic nam nie robi. Welcome to my empire, traveler. I am its empress, Kirki of the Oceanids. You live here? Where are my manners? You must be weary after your long journey. There's some wine in my hold if you'd fetch it for us. I'm a bit indisposed at the moment. I could use a drink. I'll fetch the wine. Dobra, nie będziemy jej od razu zabijać, czyli co? No, ona tutaj sobie je te świnie, tak? Dobra, wino mamy. A co to jeszcze jest? This toy has teeth marks. No kurde, zaintrygowany jestem tą wiedźmą. Czyli chyba ona lubi jeść rzeczy, których normalny człowiek ze wstrętem by popatrzył na to. You look deliciously thirsty. All right, Empress. Let's drink. That's it. Drink your last drink. Breathe your last breath. My subjects grow hungry. No to chyba nie była najlepsza decyzja, żeby się tego napić. Ale zobaczmy, czy ona nas tu wykorzysta, czy co się dzieje. Aha, dobra. Czyli zostawiła nas tutaj na pewną śmierć. Wysłała jednego ze swoich świnek. Ale zaraz go pokonamy. Cyk, dobra. Jest 75. drapieżnik. Dobra. A, no, czyli tutaj już byliśmy. Teraz trzeba wrócić do Kirkę i ją zabić. No i powiadomić Barnabasa, że... No, że to nie była dobra kobieta. Bo to zła kobieta była. Dobra, no ciekawy jestem, czy to będzie ciężki przeciwnik. Podejrzewam, że nie. Że łatwo powinniśmy się z nią uporać. Ale właśnie, tam te wszystkie zwierzęta chyba nas też zaczną atakować. Dobra, jest zabita, teraz trzeba ją ograbić. Pięknie, a tutaj jeszcze jakaś skrzynka jest. Lekki pancerz. Dobra, co miałaś? Lista trofeów. Okej, zadanie ukończone. Wino przed wieprze. Dobra, wbijamy poziom 28. Okej. No to co, chyba nie zostało nam już nic innego, jak powrót do Barnabasa. Dobra, nie możemy skorzystać z szybkiej podróży, no to podpłyniemy sobie do statku. No i porozmawiamy z nim. Mam nadzieję, że już można. Tu jeszcze lew, ale nie trzeba z nim walczyć.
Dobra, siemanko, ekipa. About my leader, do you have any news? I found this bracelet and a lot of pigs. I can explain. Leda had it and was transformed into a pig by Kirki. When she was turned back into a beautiful woman, she gave this to Kirki to remember her by. Right as always, old friend. Which means we're one step closer to finding Leda, I think. You think correctly! The gods would never lie! Aside from Volos and Apati. But never mind them! All that for a bracelet, an avlos, and some spices. But look! I know this bracelet too well. The women of the Siege Plains wear them. These spices are native to the lands of Demeter. And this avlos is marked by a craftsman in the Parnes Mountains. They're all from Attica. The cave! They're all around the one known as the entrance to the underworld. It can't be a coincidence. Is that where Leda is? There's only one way to know. Let's go. Most would have called me crazed, but not you. You truly are my best friend. It's nothing. Now, let's find your wife. So, no dobrze. What did Leda look like? She was the most beautiful woman I've ever known. Beautiful dark hair and skin. Her green eyes sparkled like jewels. And when she drank, could she fight? She sounds fun. She was that and more, my young friend. So much more. No dobrze. I wonder if Leda would even recognize this old face. No dobra, to w takim razie poszukajmy jej. Czyli co, no tutaj mamy wszystko załatwione na tych wyspach. Jeszcze kilka wysp mamy do ogarnięcia ogólnie, no ale dobra, zrobimy sobie może to przy innej okazji. Teraz tak, poszukajmy zadania, czyli to było jakoś 5000 metrów stąd, przy tej jaskini, o której mówił Barnabas. Dobra, no to ja sobie to znajdę i widzimy się na miejscu. Dobrze, wracam do was w tym momencie i sprawa wygląda następująco. Jesteśmy w Atenach, ponieważ tutaj prowadzi nas ten zapomniany grecki mit. Jeszcze wróćmy sobie na mapkę. No i tak, w samych Atenach jeszcze mamy coś do roboty, bo mamy tutaj świątynię Hefajstosa, której nie ogarnęliśmy poprzednio, tak więc to sobie zrobimy na samym początku. Zabić kapitana, zapasy wojenne, dwa spalić i dwa skarby znaleźć. Mamy tutaj jeszcze jakieś zadanie od Sokratesa, sprawdzian obywatelstwa. No i to sobie zrobimy w tym odcinku, a w następnym ogarniemy oblężone równiny. Mamy tutaj kilka znaków zapytania do ogarnięcia, a następnie udamy się właśnie, aby wykonać zadanie Powrót Ojca, Przyjaciel na śmierć i życie. Ludzie powiadają, że nie ma nic lepszego niż przyjaciel o wyrozumiałym sercu i takim właśnie przyjacielem Aleksios był dla Barnabasa. Zaufał jego wizjom i wyruszył na poszukiwania jego Ledy. Było w sumie za każdym razem mogliśmy powiedzieć Barnabasowi, że jednak nie, że jest szaleńcem, że nie ma szans, że jego Leda żyje, ale jednak ja szedłem w jego historię, no i chyba zrobiłem dobrze, bo coś czuję, że znajdziemy ją w tym miejscu, do którego się niedługo udamy. No dobra, czyli tutaj już jesteśmy na miejscu, są już jacyś pierwsi przeciwnicy. Dobra, czyli jest kapitan, są skarby, wszystko mamy załatwione. Dobra, też od razu teraz sobie ogarniemy te zapasy. Pięknie. Dobra, teraz do tego kapitana. Najlepiej byłoby go zajść jakoś zabić po cichu. A myślę, że z tym nie będzie problemu.
Pięknie, czyli kapitan zabity, co tutaj miał? Spartański napierśnik i trochę drachm. Pięknie, łucznik zabity, to teraz jeszcze do środka wejdziemy i tam wszystko ogarniemy. Pięknie, ostatni strażnik zabity, to co tutaj mamy? Pas Aresa. Dobra, jeszcze jeden skarb i jeden zapas wojenny. Czyli drugi skarb jest tutaj z tyłu. Dobra, jest jeszcze jeden zapas, to też pewnie będzie gdzieś tutaj niedaleko. O kurde, cywile jeszcze zaczną nas atakować. Dobra. Czyli teraz tak, ogólnie to by pasowało stąd uciec. Wezwać Ikarosa. Dobra. Okej, okay, gdzie jest ten zapas wojenny ostatni? To jest jakieś chyba nowe już miejsce. No a tutaj nic w sumie nie widzę. Tam jest magazyn broni, ale to już mamy ogarnięte. Dobra, tutaj jest jakiś zapas. Potwierdź zabójstwo czciciela? A to był czciciel? Co ty gadasz? O kurde, ale grubo. Ty, no to grubo, to się kompletnie nie spodziewałem. Hermipos, oczy kosmosa. Dobra. Czyli mamy go ogarniętego, zabitego. No bardzo fajnie, przy okazji sobie to załatwiliśmy. Kurde, jeszcze walka z najemnikiem. Dobra, czyli tamte zapasy są już spalone. Ej, uwaga. Trzeba się wyleczyć, bo już niebezpiecznie, mało życia. Dobra. No, ostatni cios. Kurde. Dobra. Tutaj też trzeba potwierdzić zabójstwo, ale jeszcze nam mały kotek nie pozwala.
Dobra, dawaj teraz. No, to wcale, kurde, nie jest takie proste. Kurde, jaki wytrzymały ten kotek jest. Sporo zdrowia ma. Ale już go ogarniemy. Coś Alexis sobie nie może trafić, kurde. Dobra, kotek zabity. Zabójstwo potwierdzone. Dobra, teraz jeszcze do tego zadanka. Najemnik pokonany, to zobaczmy jeszcze kto to był. Mimnosa zwana Iskrą, to ze stopnia 6, czyli tak, wskoczyliśmy na jej miejsce, czyli w połowie stopnia 6 jesteśmy. Dobra, okej, okay, zabijmy jeszcze tego łucznika. Okej. Tak jest. Dobra, jeszcze pójdźmy po to zadanie do Sokratesa. Zobaczmy, czego on od nas chce. A to Alcybiades. Alexios! I knew you'd change your mind after turning me down. Unfortunately, love must wait a little longer. Whatever you say. I hate to cut our conversation short, Socrates, but I believe you've talked enough for the both of us. We must find another use for that mouth of yours. Speak to him long enough, and you may find the smallest hint of knowledge veiled deep behind his enthusiastic advances. A compliment and an insult in the same sentence. He truly is gifted. You've arrived at the perfect time. I have a friend named Sophanes who wants to become an Athenian citizen, but he needs a bit of help. Your help. I can't wait to hear why it's my help he needs. Any Mystios would do, really, but you're my favorite. All you need to do is sign my friend's name on a little list. There has to be a reason Sophanes can't sign the list himself. Well, he would, but he isn't nearly as able as you are. Meaning you have skills he doesn't possess. He'd fail if he tried on his own. Why Athens? Surely he's a citizen somewhere else already. Everyone wants to be an Athenian citizen, even if they don't say so. Sophanes has a mind for politics, but can only participate as a citizen. I didn't realize you had a list of mercenaries you favor. And I'm at the top? Of course you are. Although, if you ask nicely, I would happily let you be on the bottom. This sounds simple. Now tell me why it isn't. There's the small matter that you'll have to enter the Metrun, where you're not allowed, and forge his name well enough, of course. So he's trying to become a citizen illegally. You should have led with that. I'll try to remember that the next time. The building you're looking for is near the Agora. Be safe. No dobra. Okej, sprawdzian obywatelstwa, czyli aha, to zadanie można wykonać w samych Atenach. No dobra, to sobie je zrobimy, ale moi drodzy, w następnym odcinku, ponieważ w tym to byłoby już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano.